24 wygrana z rzędu, pewne 3 punkty z Lechią Szczecin, no i twoja pierwsza bramka w barwach naszego klubu, można powiedzieć, dzień idealny. Tak, bardzo się cieszę z tego przede wszystkim, że wygrałyśmy ten mecz, zdobyłyśmy kolejne 3 punkty. Tak naprawdę po 5 kolejkach mamy 12 punktów i z tego się bardzo cieszę. Miałem wrażenie, że będzie dzień Kamila Glika, bo naprawdę po twojej stronie mało która piłka przychodziła. Mam nadzieję, że z meczu na mecz będę dawała drużynie jeszcze więcej. Cieszę się, że cała drużyna dzisiaj zagrała tak, jak zagrała i myślę, że kolejny mecz i tak naprawdę poprawimy to, co musimy, czyli straciłyśmy dzisiaj bramkę i będziemy się starać zrobić wszystko, aby już kolejnych bramek nie tracić. Masz wrażenie, że to był do tej pory nasz najlepszy mecz w tym sezonie Ekstraligi? Mogę powiedzieć osobiście, że chyba to był mój najlepszy mecz w barwach Katowic i mam nadzieję, że te mecze będą jeszcze lepsze. Zagrałyśmy dzisiaj naprawdę dobre spotkanie. Widać to na boisku, nad czym pracujemy na treningach. No i to owocuje. Czeka nas trochę dłuższa przerwa. Macie okazję wypocząć, ale też oglądać kadrę, bo czeka nas ważny mecz z Belgią, na który na pewno wszyscy czekacie. Tak, oczywiście. Mocno trzymam kciuki za kadrę. Mam nadzieję, że to będzie mecz zwycięski. No a my oczywiście zrobimy wszystko, żeby się zregenerować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie! Yeah. Ja się nie zerknę, tylko co to nie? No, chciałam być wiary.